Właśnie przed chwilą wyszedł ode mnie chory, któremu robiłem badanie kontrolne, kolonoskopię kontrolną. Natomiast parę miesięcy temu ten chory był u mnie na badaniach profilaktycznych w ramach programu. Wykonaliśmy kolonoskopię i ze zdziwieniem i pacjenta i moim stwierdziliśmy, że w jelicie grubym w okolicy zagięcia wątrobowego znajduje się zmiana nowotworowa, jak się to okazało potem w badaniach histopatologicznych, rak. I pacjent w niedługim czasie po badaniu został skierowany do leczenia operacyjnego, przeszedł bez jakichkolwiek powikłań operację i w badaniach kontrolnych nie stwierdzono postępu nowotworu. Po leczeniu właśnie został teraz skierowany do badania kontrolnego kolonoskopii, gdzie też żadnych cech nawrotu nie stwierdziłem, w związku z czym można powiedzieć, że pacjent został wyleczony dzięki badaniu kontrolnemu, dzięki profilaktycznemu badaniu kolonoskopii i to jest sukces medycyny i cieszymy się z tego po prostu.